Pani Martyni, dzień dobry. Dzień dobry, witam Panią Skarbnik, Państwa Radnych, Pana Dyrektora, Państwa Dziennikarzy. Przepraszam za godzinę opóźnienia, natomiast ze względu na to, że główny temat naszych obrad nie był jeszcze do końca gotowy, stąd to opóźnienie, jeszcze serdecznie przepraszam Państwa. Dostaliście Państwo porządek obrad na Zimbrę, natomiast ze względu na prawdopodobne długie obrady na temat budżetu i obecność Pana Dyrektora Wącika, ja proponuję drobną zmianę w tym porządku, żeby punkt Pana Dyrektora Wącika przełożyć na początek. Jeśli nie będzie przeciwu, to poddam w takiej postaci pod Państwa, poddam porządek w takiej zmienionej już postaci. Kto z Państwa radnych jest za tym, żeby w takim porządku odbyło się dzisiejsze posiedzenie? Dziękuję bardzo, jednogłośnie. Proszę bardzo, Przewodniczący Sadowski. W porządku obrad jest punktem 5 i stanie się teraz punktem 1. Ta pozycja została już zaopiniowana przez Komisję Kultury. Życzę sobie Państwa jakieś wprowadzenia od Pana Dyrektora. W związku z tym, że jeszcze czekamy, to możemy sobie pozwolić na to, żeby Pan Dyrektor kilka słów powiedział. Proszę bardzo. Pismo, które będziemy opiniować. Pan Dyrektor Wącik, proszę bardzo. Parę słów. To jest tu, co wyjaśnię. Mikrofonu, proszę. Szanowni Państwo, zgodnie z uchwałą dotyczącą dotacji, wszelkie zmiany zakresu tych dotacji dotyczących obiektów zabytkowych są opiniowane przez Komisję Budżetowo-Ekonomiczną i Komisję Kultury i Plany Zabytków. Stąd też taka właśnie prośba do Państwa o zaopiniowanie. W tym przypadku zmiana jest dotycząca wyłącznie zakresu, ponieważ klasztor ulicy Dominikanów nie wykonał części tego zakresu i nie, można powiedzieć, nie w odpowiednim momencie nie poinformował nas niestety o propozycji zmiany zakresu, dlatego to jest dopiero teraz, a nie było kilka miesięcy temu. Kwota dotacji pozostaje ta sama, pozostaje ten sam procent dofinansowania. Natomiast rzecz jest z tym, że w początkowym wniosku klasztoru to dofinansowanie miało dotyczyć prac budowlanych i konserwatorskich przy kaplicy Tyszkiewiczów, kaplicy Krzyża Świętego oraz konserwacji figur, które niegdyś znajdowały się na krucyfiksie w nawie głównej, one później zostały przełożone już w latach 70. do ołtarza bocznego. Natomiast jest pomysł, żeby przywrócić tę belkę tyczową, ale nie w tym roku. No i stąd prośba ojca przeora o korektę tego zakresu przy pozostawieniu kwoty dotacji takiej, jaka była. Zatem tutaj nie ma żadnych dodatkowych środków, o jakie byłyby wnioskowane, tylko dokładnie ta sama kwota dotacji, ten sam procent, pewna korekta zakresu tutaj wyłącznie. Dobrze, dziękuję. Czy ze strony Państwa radnych są jakieś pytania dotyczące? Dobrze, przejdźmy zatem do zaopiniowania. Kto z Państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem? Jednogłośnie, dziękuję bardzo. Proszę Państwa. W fakturce jest Pani Radny to pisane. Szanowni Państwo, teraz przechodzimy do dawnego punktu 1, którym jest zapoznanie się ze stanowiskiem Prezydenta Miasta Lublin właśnie przyjętym przez Komisję Budżetowo-Ekonomiczną wniosku w sprawie wprowadzenia zmian w projekcie budżetu Miasta Lublin. I pytanie do Państwa Radnych, bo za chwilę dostaniemy, będziemy mieli w formie papierowej, tak żeby Państwo mieli możliwość, bo nie mieli możliwości zapoznać się wcześniej. Czy chcecie Państwo chwilę poczekać na to, aż dostaniecie w formie papierowej, czy zaczniemy słuchać stanowiska Prezydenta, a w międzyczasie zostanie nam dostarczone? Ja proponuję, żeby Pani Skarbnik, żeby przedstawiła nam to stanowisko, a w trakcie dostaniemy formę papierową, nie traćmy czasu. Tak, czy nie ma sprzeciwu wobec takiej formy? Tak, dobrze. Proszę bardzo, Pani Skarbnik. Przewodniczący, Państwa Radni, zostało zgłoszonych bardzo dużo wniosków na kwotę około 300 milionów złotych. Nie wszystkie udało się wprowadzić w jednym roku budżetowym, ale oczywiście przed Państwem kadencja pięcioletnia. Myślę, że wiele tych zadań będzie można zrealizować. Niektóre to zadania nie dadzą się nawet w ciągu jednego roku zrealizować. One będą kontynuowane w latach następnych. I tak zacznę po kolei, Panie Przewodniczący, komisjami, jak Komisja Budżetowa Ekonomiczna
pomocy społecznej. Wniosek na doposażenie straży miejskiej w defibrylatory. Oczywiście pozytywnie to są takie zadania, które w ramach tej rezerwy na bezpieczeństwo są realizowane w trakcie roku. Rezerwę się uruchamia w trakcie roku. Ta rezerwa jest obowiązkowa do zaplanowania w budżecie i taka rezerwa kryzysowa, tak ją nazywamy, z zakresu zarządzania kryzysowego jest przewidziana. Remont ulicy Bema. Pozytywnie ten wniosek został zaakceptowany. Jest pula środków na remonty dróg w ramach tych środków. Jeśli chodzi o remont niecałej, będzie tutaj porozumienie z deweloperem, który będzie współfinansował remont ulicy niecałej. Zdjęcie, zmniejszenie akcji Motor Lublin o 150 tysięcy, to jest negatywnie ten wniosek został załatwiony. Dokończenie budowy osiedlenia ulicznego na ulicy Starej Gaj. Brak jest tutaj uzgody między właścicielami gruntów i w obecnej sytuacji nie może być wniosek pozytywnie rozpatrzony. Zmniejszenie środków z promocji miasta też negatywnie. Opracowanie dokumentacji przebudowy ulicy Janowskiej. Tutaj wymagane będą uzgodnienia z koleją i dopiero po uzyskaniu pozytywnych opinii od dyrekcji kolei będzie można to zadanie wprowadzić. Remont chodnika wzdłuż Janowskiej negatywnie. Doposażenie siłowni na powierzchni przy ulicy Skrzydnickiej negatywne stanowisko. Dokończenie budowy siłowni na powietrznej na osiedlu Medalionów. Proponuje się, aby to Rada Dzielnicy w ramach swojej rezerwy, która jest zwiększona, mogłaby to zadanie zrealizować. Budowa trybun na terenie boiska do piłki nożnej. Negatywne jest stanowisko. Utwardzenie terenu montaż ławek i wiaty w okolicach zapory Zalewu Zęborzyckiego jest również stanowisko negatywne i rozbudowa placu zabaw na osiedlu Słonecznym również negatywnie. Budowa boiska do piłki siatkowej i plażowej, tereny zielone w osiedlu Medalionów pozytywnie. Tu będzie ta kwota zgodnie z wnioskiem zaproponowana. Ekspertyza stanu technicznego Starego Młyna w okolicach osiedla Medalionów negatywnie. Remont pomieszczenia w poradni psychologiczno-pedagogicznej pozytywnie w ramach środków na remont obiektów oświatowych. Remont chodników przy ulicy Ścieglinnego pozytywnie w ramach środków na remonty dróg. Remont ulicy Rejmonta negatywnie. Remont nawierzchni Alei Warszawskiej od Tworzowej do granic miasta negatywnie. Gospodarka komunalna, to było zmniejszenie minus 900 gospodarki komunalnej negatywnie oczywiście. To tyle było wniosków z Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej. Następna komisja, Komisja Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska. Kontynuacja budowy skweru przy ulicy Montażowej pozytywnie. W ramach budżetu zielonego to zadanie będzie zrealizowane. Przebudowa na cele rekreacyjno-wypoczynkowe przestrzeni pomiędzy budynkami ulicy Hutniczej negatywnie. Modernizacja pasażu handlowego przy ulicy Hutniczej negatywnie. Przebudowa ulicy Montażowej na całej jej długości, w tym wykonanie dokumentacji, rozpoczęcie etapowej przebudowy pozytywnie. Proponuje się ten remont ulicy Montażowej w ramach tych środków, które są przewidziane w budżecie miasta na remonty dróg. Kontynuacja budowy oświetlenia w dzielnicy Tartany pozytywnie. Tu pojawi się kwota 350 tysięcy złotych. Zakończenie przebudowy chodnika łączącego ulicę Gospodarczą z ulicą Łęczyńską wraz z łącznikiem pozytywnie. Pojawi się tu kwota 60 tysięcy złotych. Remont chodnika przy ulicy Gospodarczej 2. Pozytywnie to będzie realizował Zarząd Nieruchomości Komunalnych. Odwodnienie
zatrudnienie parku przy ulicy Zamielcowej również pozytywnie w ramach planowanych wydatków na utrzymanie zieleni. Budowa wjazdu lewoskrętu z Alei Anderssa w ulicę Zamielcową. Brak tutaj jeszcze opinii policji. Po uzyskaniu takiej opinii zadanie może być wtedy rozważane do wprowadzenia do budżetu. Wykonanie aktualizacji dokumentacji budowy drugiego etapu ulicy Krześniowskiej pozytywnie. To jest w ramach środków na dokumentację przyszłościową. Walka ze smogiem negatywnie. Budowa sygnalizacji świetnej na skrzyżowaniu ulic Warlewczyn, Węgorza, Szczęgosza negatywnie. Będzie tu dokumentacja na przedłużenie ulicy Węgorza. To jest w ramach budowy sygnalizacji, będzie obejmowała również budowę sygnalizacji, dokumentacja na przedłużenie ulicy Węglarza. Rozbudowa szkoły nr 52, budowa segmentu w ramach zaprojektuj i wybuduj. Oczywiście jest w budżecie przewidziana kwota na dokumentację projektową rozbudowy kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego. W szkole 52 jest zamknięty w projekcie budżetu. Panie radny, proszę nie komentować. Teraz pani Skorupnik ma głos. Panie radny, czy budowa zewnętrzna proszę nie przerywać. Zgodnie z planem zapisania przestrzennego to negatywnie. Wykonanie chodników ze ścieżką rowerową przy Graczaka. Negatywnie, promocja miasta to zmniejszenie o 1 000 000. Negatywnie, wykonanie jezdni chodników z oświetleniem przy ulicy Królowej Wolny od ulicy Zygmunta Augusta do ulicy Władysława Jagiełły. Jest to zobowiązanie dewelopera, więc mam nadzieję, że to zadanie będzie zrealizowane nie ze środków publicznych. Zmniejszenie na straż miejską negatywnie. Modernizacja pasażu handlowego przy ulicy Hutniczej negatywnie. Zmniejszenie środków na port lotniczy negatywnie. Przebudowa ulicy Montażowej na całej długości pozytywnie. Jest ten wniosek również w Komisji Rozwoju Miasta Urbańskiego i Ochrony Środowiska. Budowa jezdni i chodników z oświetleniem na ulicy Marii Korsnowej i Rudnickiej negatywnie. Wykonanie projektu budowy ulicy Narcyzowej wraz z oświetleniem i chodnikami pozytywnie. Jest dokumentacja opracowana na budowę ulicy Narcyzowej Majerankowej. Jest to zadanie ujęte w projekcie budżetu na 2019 rok. Budowa jezdni z chodnikami i oświetleniem na ulicy Hajdowskiej negatywnie. Wykonanie oświetlenia przy ulicy Węgierskiej od skrzyżowania z ulicą Kastrowicza negatywnie. Budowa świetlicy i siłowni dla młodzieży na terenie dzielnicy Hajdowskiej negatywnie. Wykonanie zatoki autobusowej, zamocowanie wiaty przystankowej naprzeciw szkoły podstawowej przy ulicy Kastrowicza pozytywnie. W ramach organizacji ruchu zostaną tutaj wyznaczone nowe pasy ruchu. Zwiększenie rezerwy celowej po 300 000 dla każdej dzielnicy. Negatywnie ten wniosek został rozpatrzony. I wniosek dotyczący realizacji uchwały obywatelskiej w sprawie wkomponowania w miejscowych radach gospodarowania przestrzennego miasta rejon Poznawcze, część trzecia terenów rodzinnych ogrodów działkowych Poznawcze, mój nasz robotnik, nasza zdobycz. Też negatywnie. Zmniejszenie z gospodarki komunalnej ochrony środowiska negatywnie. Przygotowanie dokumentacji projektu remontu ulicy Dorzynkowej pozytywnie w ramach środków na remonty dróg. Przygotowanie dokumentacji projektu remontu ulicy 1 Maja od Placu Wychowskiego do Ronda Lubelskiego Lipca. Dokumentacja na dostosowanie układu komunikacyjnego w ramach projektu Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. To jest taki projekt, który będzie realizowany. Zapewnienie środków finansowych w kwocie 2 milionów w celu przeprowadzenia remontu miejskich zasobów mieszkaniowych. Tu proszę Państwa, w zakresie Zarządu Nieruchomości Komunalnych, które realizuje tą uchwałę oddłużeniową, mamy taką nadzieję, że może więcej środków zostanie w ZNK wpłaconych z uwagi na tą realizację uchwały oddłużeniowej. Jest to zakład budżetowy, który w
na remonty zasobu komunalnego. A więc mamy nadzieję, że trochę więcej tych środków w przyszłym roku z tej uchwały oddłużeniowych powinno wpłynąć do ZNK. Realizacja linii autobusowej na ulicy Kasprowicza, dzielnica Hajdów w Zanębie w celu dowożenia dzieci do szkoły pozytywnie. To w ramach środków dla Zarządu Transportu w Miejskiego na świadczenie usług komunikacji zbiorowej. Budowa zatok parkingowych na ulicy Kasprowicza, dzielnica Hajdów w Zanębie w celu realizacji linii autobusowej pozytywnie. W ramach organizacji ruchu zostaną wyznaczone pasy ruchu. Uporządkowanie działek miejskich na terenie miasta, wykoszenie, uprzątnięcie śmieci w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców przed napadem, dziką zwierzyną, zagrożeniem pożarowym. To negatywnie. Komisja Samorządności i Porządku Publicznego. Kompleksowy remont ulicy Rowerowej wraz z budową miejsc parkingowych. Pozytywnie. Będzie tutaj przygotowana dokumentacja. Budowa hali gimnastycznej przy pierwszym liceum ogólnokształcącym. Pozytywnie. Przebudowa ulicy Pana Roda. Pozytywnie. Przebudowa ulicy Pana Tadeusza. Negatywnie. Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy ulicy Zana. Pozytywnie. W ramach środków na remonty dróg. Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy ulicy Kredowej negatywnie. Generalny remont bloku żywieniowego w szkole podstawowej nr 38 negatywnie. Ja tutaj dodam, że jeśli chodzi o te bloki żywieniowe, o stołówki, będzie samorząd miał możliwość pozyskania środków z budżetu państwa i takie wnioski oczywiście będą składane na stołówki, na wyposażenie stołówek. Nie są to jakieś kwoty duże, ale oczywiście będziemy się o to starać, żeby miasto Lublin pozyskało część środków i być może w trakcie roku będzie można więcej takich środków przeznaczyć na remonty tych obiektów żywieniowych, stołówek czy też wyposażenia. Ale na razie żaden wniosek z stołówki i kupki remontu nie zostanie. Pani Radna. Ja wszystkie po kolei omówię. Mam nadzieję, że część tutaj się znajdzie. Nie pamiętam wszystkich wniosków, ponieważ tych wniosków było, proszę Państwa, ponad 250. Więc będę każdy po kolei omawiała. Generalnie budowa kompleksu wojsk szkolnych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 negatywnie. Termomodernizacja relacji budynku przedszkola 48 negatywnie. Remont tarasu znajdującego się przy budynku przedszkola z oddziałami integracyjnymi nr 36 pozytywnie, to w ramach środków na remont obiektów oświatowych. Budowa drogi przeciwpożarowej przy liceum ogólnokształcącym nr 9 negatywnie. Przebudowa ulicy Wertera wraz z budową kanalizacji deszczowej negatywnie. Przebudowa ulicy Raszyńskiej wraz z budową ulicy Tarminowej na odcinku od ulicy Raszyńskiej do ulicy Skubiszewskiego wraz z budową korektora deszczowego do zbiornika retencyjnego. Pozytywnie. Uregulowanie spraw własnościowych, wykonanie dokumentacji projektowej, otworzenie cieku wodnego ze zbiornikami retencyjnymi na odcinku ulicy Wojciechowskiej do Konopnicy. Są tutaj środki w projekcie budżetu przewidziane na wykup gruntów, czyli pozytywnie ten wniosek jest w części zapisany. Przebudowa ulicy Zagłowy negatywnie, wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy Kleopatry negatywnie, budowa ulicy Wapiennej na odcinku wzdłuż kampusu Politechniki Lubelskiej negatywnie, remont ulicy Namysłowskiego negatywnie, remont ulicy Jankowskiego wraz z wykonaniem odwodnienia negatywnie, dokończenie budowy ulicy Strumykowej pozytywnie, tu kwota 400 tysięcy zgodnie z wnioskiem będzie przewidziana. Przygotowanie dokumentacji przyszłościowej w zakresie przebudowy ulicy Nałęczowskiej odcieku wodnego do granic miasta negatywnie. Budowa ulicy Biskupińskiej na odcinku od ulicy Gnieźnieńskiej do granic miasta negatywnie. Budowa ulicy Głównej etap pierwszy pozytywnie. Jest dokumentacja ujęta w projekcie budżetu na rok przyszły.
Ja... Tak, tak. Komisja rodziny. Termomodernizacja budynku przedszkola nr 75 negatywnie. Remont na wierzchni ulicy Zakopiańskiej negatywnie. Budowa ulicy Sławinek rozłożona na etapy 19-20 pozytywnie. W trakcie realizacji dokumentacji, która jest ujęta w projekcie budżetu na rok 2019. Budowa ulicy Mineralnej negatywnie. Budowa drogi chodnika Przymackiewicza pozytywnie w ramach szeroko dokumentacji przyszłościową. Remont ulicy Sztajnowej z chodnikiem pozytywnie w ramach środków na remonty. Remont kuchni szkoły podstawowej nr 7 pozytywnie. To będzie w ramach środków na remonty obiektów oświatowych. Rewitalizacja skweru przy ulicy Łomacińskiego pozytywnie z budżetu zielonego. Kontynuacja prac związanych z przebudową ulicy Pogodnej negatywnie. Rewitalizacja boisk przy szkole podstawowej nr 21 negatywnie. Objęcie akcji Motor Lublin na minus negatywnie. Rewitalizacja Doliny Wyszczycy negatywnie. Zwiększenie kwoty z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego negatywnie. Remont kuchni i stołówki w szkole podstawowej nr 34 pozytywnie. Oświetlenie boisk przy zespole szkół nr 12 przy ulicy Sławnikowskiej pozytywnie z ponad 100 tysięcy złotych. Komisja Oświaty. Tak, 100 tysięcy zgodnie z złożonym wnioskiem. Komisja Oświaty i Wychowania. Wybudowę drogi pożarowej miejsc postojowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 pozytywnie. Zgodnie z wnioskiem o kwotę 550 tysięcy. Remont ośmiu łazienek dla uczniów w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 przy ulicy Tomigajskiego pozytywnie w ramach środków na remont obiektów oświatowych. Remont małej dużej niemieckiej basenu w szkole nr 23 negatywnie. Termomodernizacja przedszkola nr 34 negatywnie. Remont kuchni w szkole podstawowej nr 7 pozytywnie. Promocja miasta zmniejszenie negatywnie. Remont wojsk sportowych negatywnie. Przy zespole szkół ogólnokształcących nr 5. Remont wojska sportowego przy szkole podstawowej nr 30 negatywnie. Utworzenie biura obsługi mieszkańców 90 dla południowych dzielniców na negatywnie. Centrum wykonawcze administracyjne negatywnie. Wykonanie projektu rozbudowy przedszkola nr 16 przy Kręcznickiej. Będzie to pozytywnie w ramach środków przewidzianych na dokumentację. Wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych przy szkole podstawowej nr 32 pozytywnie. Remont stołówki i kuchni w szkole podstawowej nr 34 pozytywnie. Budowa pawilonu przedszkolnego w zespole szkół nr 12. Jest dokumentacja do budowy segmentu przedszkola w zespole szkół nr 12 ujęta w projekcie budżetu na rok 19, czyli tu pozytywnie. Przepraszam, ale tu jest. Komisja Sportu, Turystyki i Wypoczynku. Budowa hali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr 1 pozytywnie. Oczywiście będzie tutaj miasto starało się o środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Negatywnie, jeśli chodzi o zwiększenie środków na dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora.
zwiększenie dotacji dla galerii, dla biegów i warsztatów kultury negatywnie. Szkoła wysyłała nawet 52 wniosek, powtarza się oczywiście pozytywnie. Jest to zadanie ujęte w projekcie budżetu. Pozytywnie. Budowa targowiska na osiedlu Jagiellońskim zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego negatywnie. Zmniejszenie środków na utrzymanie urzędu negatywnie. Wykonanie chodników ze ścieżką rowerową. Wniosek też się powtarza negatywnie. Wykonanie jezdni chodników z osiedleniem przy ulicy Królowej negatywnie. Przebudowa ulicy Maszynowej negatywnie. Port lotniczy zmniejszenie o 2 miliony negatywnie. Też się powtarza ten wniosek. Wykonanie skwerów rekreacyjno-wypoczynkowych przy ulicy Gospodarczej negatywnie. Przebudowa ulicy Montażowej na całej długości pozytywnie. Teraz budowę jezdni i chodników z osiedleniem na ulicy Marii Krozenowej i Lublińskiej negatywnie. Budowa żłobka, przedszkola i szkoły podstawowej na terenie nowego osiedla na Rudniku negatywnie. Budowa domu kultury na osiedlu Rudnik dla potrzeb mieszkańców negatywnie. Zmniejszenie z promocji miasta negatywnie. Wykonanie projektu budowy ulicy Narcyzowej, ulicy Nastorcjowej wraz z oświetleniem i chodnikami pozytywnie. Budowa jezdni z chodnikami i oświetleniem ulicy Hajdowskiej negatywnie. Budowa świetlicy i siłowni dla młodzieży na terenie dzielnicy Hajdowskiej negatywnie. Remont boiska przy szkole podstawowej nr 30 negatywnie. Zwiększenie środków dla Mosy Pyszczyca z przeznaczeniem na kontynuację remontu alei na terenie ośrodka Nalina. Pozytywnie, ale będzie to w ramach już tych środków, które są przewidziane w planie budżetu. Przekazanie kwoty 100 tysięcy dla Mosy Pyszczyca na opracowanie koncepcji zagospodarowania ośrodka Marina. Pozytywnie w ramach środków przewidzianych w projekcie budżetu dla Mosiu. Wykonanie finalizacji hali sportowej Globus negatywnie. Przebudowa boiska przy szkole podstawowej nr 30 negatywnie. Budowa łącznika starej nowej części ulicy Naukowskich pozytywnie. Prawa bieżącego utrzymania dróg. Zwiększenie środków na wspieranie i powszechnianie kultury fizycznej negatywnie. Kontynuacja przebudowy systemu oświetlenia w dzielnicy Tatary pozytywnie. I następna Komisja Kultury i Ochrony Zabytków. Adaptacja pomieszczeń dawnej Karczmy Słupskiej na bibliotekę. Jest tu wniosek, ale stanowisko jest negatywne. Koszt, proszę Państwa, żeby przygotować na filmie to pomieszczenie, to jest około 2,5 miliona złotych. Być może w trakcie roku uda się to wprowadzić. Na ten czas jest tutaj stanowisko negatywne. Jeśli chodzi o promocję miasta, pozytywnie te środki na promocję gospodarczą inwestycyjną są ujęte w projekcie na rok 2019. W uzasadnieniu Państwo znajdziecie podział tej kwoty na promocję i jest tam kwota również na promocję gospodarczą inwestycyjną. Budowa ulicy Biskupińskiej negatywnie. Wykonanie dwóch zatok pozytywnie z kwotą 120 tysięcy. Zapewnienie środków na przeprowadzenie remontu miejskich zasobów mieszkaniowych. To tak jak już wcześniej omawiałam w zakresie zarządu nieruchomości komunalnych, te zadania będą mogły być w większym zakresie realizowane, jeżeli okaże się, że ta uchwała w sprawie oddłużania przyniesie pozytywne efekty. Realizacja linii autobusowej na ulicy Kastrowicza, dzielnica Hajdów, Zadębie w celu dowożenia dzieci do szkoły. Pozytywnie, w ramach tych środków dla zarządu transportu miejskiego na świadczenie usług komunikacji zbiorowej jest ten wniosek pozytywnie rozpatrzony. Budowa zatok parkingowych na ulicy Kasprowicza, dzielnica Hajdów-Zadębie w celu realizacji linii autobusowej pozytywnie w ramach organizacji ruchu zostaną wyznaczone pasy ruchu. Przebudowa ulicy Podłodnej negatywnie, przygotowanie koncepcji przez
naczyniach worku grant na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację tej koncepcji. Negatywnie. Komisja Gospodarki Komunalnej. Dostosowanie stadionu żużlowego przy Alei Zygmuntowskiej do wymagań Ekstraligi. W projekcie budżetu na przyszły rok ujęto opracowanie dokumentacji koncepcji budowy stadionu żużlowego z kwotą 600 tysięcy złotych. Są jeszcze zadania w ramach budżetu obywatelskiego 5. edycji, drugi etap modernizacji stadionu żużlowego 250 tysięcy. I modernizacja również stadionu żużlowego w Szczecinie z drugiego etapu 1 200 000. W odrębnieniu w ramach promocji miasta poprzez wykluczenie pozycji promocja podczas zawodów żużlowych jest to wkluczycie na promocji poprzez kwotę 2700. Będzie tutaj zwiększona kwota o 2 miliony złotych. Czyli ten wniosek z kwotą pojawi się 2 miliony złotych. Dokończenie oświetlenia ulicy Zadębie negatywnie. Budowa zatoki autobusowej na końcowym przystanku linii 39 pozytywnie. Jest to w trakcie projektowania. Termomodernizacja budynku przedszkola nr 75 negatywnie. Remont na wierzchni ulicy Zakopiańskiej negatywnie. Budowa ulicy Sławinek pozytywnie. Jest ujęta dokumentacja w projekcie budżetu na 2019. Budowa ulicy Mineralnej negatywnie. Budowa drogi i chodnika przy ulicy Mackiewicza pozytywnie. Remont ulicy Asztajnowej pozytywnie. Budowa ulicy Wapiennej pozytywnie. W pierwszej kolejności, tutaj muszę dodać, będą wykonane prace przez MPWiK, a następnie dopiero po pracach przeprowadzonych przez MPWiK zostanie to zadanie wprowadzone do budżetu. Zwiększenie dotacji przedmiotowej do ZMK negatywnie. Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej nowych budynków komunalnych pozytywnie. Modernizacja skrzyżowania ulicy Kotynowej Niepodległości negatywnie. Remont chodnika i zatok postojowych na odcinku od Niepodległości pozytywnie. Modernizacja parkingu przy budynku na ulicy Korzenowej 2C pozytywnie. Modernizacja parkingu przy budynku Orłowska 10 negatywnie. Remont na wierzchni ulicy Kustronia wraz z przejmowymi chodnikami negatywnie. Remont placów pomiędzy budynkami Orłowska 30, 32, 36, 38 pozytywnie. Będzie to realizowało ZMK. Budowa małej sygnalizacji świetlnej na ulicy Andersa przy pawilonach negatywnie. Kontynuacja budowy skweru przy ulicy Montażowej pozytywnie w ramach budżetu zielonego. Przebudowa na cele rekreacyjno-poczotkowe przestrzeni pomiędzy budynkami Zakrutnicza negatywnie. Modernizacja pasażu handlowego przy ulicy Hutniczej negatywnie. Przebudowa ulicy Montażowej pozytywnie. Kontynuacja budowy oświetlenia w dzielnicy Tatary pozytywnie. Zakończenie przebudowy chodnika łączącego ulicę Gospodarczą z ulicą Męczyńską pozytywnie. Remont chodnika przy ulicy Gospodarczej 2 pozytywnie. Wykonanie remontu boiska do piłki nożnej szkoły podstawowej nr 30 negatywnie. Wykonanie miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Kazimierza Przedmiotów i Kosmonautów pozytywnie. Wykonanie oświetlonego ciągu pieszo-rowerowego będącego przedłużeniem ulicy Roblowskiej pozytywnie. Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Roblowskiej pozytywnie. Modernizacja boiska Trawiastego do piłki nożnej negatywnie. Wykonanie przebudowy ulicy Samsonowicza pozytywnie. Jest przygotowana w trakcie opracowania dokumentacja na rozbudowę ulicy Samsonowicza. Opracowanie dokumentacji przebudowy ulicy Wyzwolenia negatywnie. Budowa ścieżki rowerowej z ulicy Ostrońskiej o długości 620 metrów negatywnie.
oświetlenia ścieżki rowerowej z rzeki Wyszczyce negatywnie, wykonanie przebudowy ulicy Romera, pierwszy etap negatywnie, modernizacja placów zabaw w przedszkolach nr 66 i 78 pozytywnie, wykonanie remontu alejek wzdłuż linii brzegowej zalewu Zaporzeckiego negatywnie, przebudowa ogrodzenia boiska przy ulicy Kręczmińskiej negatywnie, remont czołgu kuchennego w szkole rodzaju nr 47 negatywnie, przebudowa ulicy Zorza pozytywnie. Jest opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Zorza na odcinku ulicy Pulskiej do granicy miasta. Dokończenie budowy ulicy Bernarda Pulskiego pozytywnie. Przebudowa ulicy Krężnickiej negatywnie. Remont ulicy Nadrzeżnej pozytywnie. Wykonanie nawierzchni boiska do koszykówki negatywnie. Wykonanie bieżących remontów dróg gruntowych pozytywnie. Budowa brakującego odcinka ulicy Wapowskiego pozytywnie. Tu zmniejszenie z gospodarki nieruchomościami negatywnie. Wykonanie brakującego odcinka chodnika od ulicy Krężnickiej do ulicy Szczelej pozytywnie. Budowa negatywnie. Budowa ulicy Bojarzyńskiego pozytywnie, jest to w projekcie budżetu zadanie wprowadzone. Na utrzymanie dróg gminnych. Na razie negatywnie, w trakcie roku, jeśli będą takie możliwości, ta kwota może polegać zmianie. Wykonanie projektu przebudowy ulicy Janowskiej, uwzględniającej likwidację niebezpiecznego zakrętu. Negatywnie. Remont ulicy Cienistej. Negatywnie. Dokończenie remontu ulicy Krężnickiej do granic miasta. Negatywnie. Dokończenie oświetlenia ulicy Wolczańskiej i położenie dywanika pozytywnie i modernizacja ulicy Nałkowskich pierwszy etap pozytywnie. I teraz wnioski Komisji Budżetowo-Ekonomicznej. Przebudowa ulicy Młodej Polski pozytywnie w ramach środków na remonty dróg. Budowa ulicy Mackiewicza pozytywnie. Przebudowa boiska w okolicy od Altanowej do przebudowy Świecznej na wierzchni negatywnie. Remont brakującej części ulicy Wilińskiego pozytywnie. Przygotowanie dokumentacji o mężu na ulicy Zielonej pozytywnie. Instalacja 50 sztuk gniazd do ładowania telefonów na przystankach negatywnie. Budowa skweru przy placu zabaw ulicy Wilińskiego pozytywnie. Budowa ulicy Sławinek pozytywnie. Budowa ulicy Szafranowej pozytywnie. Budowa ulicy Skowronkowej negatywnie. Budowa sygnalizacji świetnej przy ulicy Bielowej negatywnie. Remont ulicy Sztajnowej, Sępowskiej i Jana Lisa wraz z chodnikami pozytywnie. Zagospodarowanie wąwozu na Botaniku negatywnie. Budowa stacji rowerowej w rejonie skrzyżowań ulicy Willowej i ulicy Generała Ducha na wysokości Generalnej pozytywnie. Remont bieżni lekkoatletycznej i widowni przy szkole podstawowej nr 28 negatywnie. Rozbudowa pętli autobusowej w osiedlu Widowczówy Południe negatywnie. Remont ulicy na Stoku pozytywnie. Realizacja stacji rowerowej przy ulicy Granitowej, skrzyżowaniu ulicy Granitowej i Latowej pozytywnie. Budowa sygnalizacji świetnej na skrzyżowaniu ulicy Tymiankowej i Jana Pawła pozytywnie. Budowa brakujących odcinków ścieżki rowerowej od Alei Kraśnickiej do parku Jana Pawła pozytywnie. Budowa ulicy Terenowej od ulicy Granitowej pozytywnie. Budowa boiska w okolicy ulicy Komiksowej i Antenowej negatywnie. Kontynuacja projektu Stop Cyberprzemocy w klasach najmłodszych pozytywnie. Instalacja kamer monitoringu wzdłuż ulicy Jutrzenki, ale uważnie pozytywnie. Rozbudowa szkoły bazowej nr 52. Oczywiście jest to zadanie ujęte w projekcie budżetu pozytywnie. Budowa sygnalizacji
realizację świetnej na skrzyżowaniach ulicy Waleszyn, z ulicą Pani Wodą, ulicą Waleszyn, z ulicą Rudnicką, negatywnie. Zwiększenie środków na remonty mieszkań komunalnych, negatywnie. Zwiększenie środków na ochronę powietrza i klimatu, negatywnie. Budowa domu kultury na osiedlu Rudnik, negatywnie. Likwidacja sortowni i kompostowni śmieci przy ulicy Małgiewskiej, negatywnie. Organizacja jarmarku Świętego Antoniego, pozytywnie. Rozbudowa piętra autobusowej na osiedlu Widoczu Południowe, negatywnie. Remont ulicy na Stoku, pozytywnie. Realizacja stacji rowerowej, powtarza się ten wniosek, pozytywnie. Budowa sygnalizacji świetnej na stronie ulicy Fimiankowej Jana Pawła, pozytywnie. Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wyżynnej dojście do garaży, pozytywnie. Budowa ulicy Berylowej od ulicy Granitowej, pozytywnie. Budowa oświetlenia zejścia do ronda o zbiegu ulicy Jana Pawła na Wyżynnej Granitowej, pozytywnie. Remont dojazdu i utworzenie miejsca miejskiego w pobliżu szkoły podstawowej nr 32, pozytywnie. I wykonanie miejsc parkingowych przy ulicy Tegmajera oraz przy ulicy Kosmonautów, pozytywnie. Położenie dywanika asfaltowego na ulicach Robotniczej, Parafianej, Akacjowej, Bukowej, Śliskiej, Łazienkowskiej, Skrzynickiej, Świętochowskiego, Czereśniowej, pozytywnie. Aktualizacja dokumentacji projektowej dla budowy hali sportowo-widowiskowej przy szkole podstawowej nr 52, pozytywnie. Remont ulicy Herbera wraz z remontem ulicy Dunikowskiego, pozytywnie. Remont ulicy Słowackiego na odcinku ulicy Kraszewskiego, pozytywnie. Wymiana nawierzchni boiska szkolnego przy szkole podstawowej nr 30, negatywnie. Przebudowa ulicy Samsonowicza, pozytywnie. Przebudowa ulicy Nowkowskich, negatywnie. Budowa boiska przy ulicy Wspólnej, pierwszy etap rewitalizacji do wygospodarowania terenu zielonego w obszarze ulicy Pawła Kreskowa, pozytywnie. Zakup i montaż latarni oświetleniowych na boisku przy szkole podstawowej nr 47, pozytywnie. Remont budynków Żelazna Wspólna, Sławicka, Tetmaniera, 10, Ściegiennego, Konarowskiego, Długa, pozytywnie. Wykonanie aktywnych przejść dla pieszych na ulicy Kumińskiego, pozytywnie. Budowa ulicy Zamachowa na odcinku od ulicy Sierpińskiego do Szelbówca, negatywnie. Budowa drogi wraz z infrastrukturą w starej części ulicy Naukowskiej wraz z łącznikami dróg starej nowej części, pozytywnie. Utworzenie filii przy Domu Kultury Dronowice, pozytywnie. Objęcie udziału w podwyższonym kapitale zakładowym SKUS Długi Mosty i Wyszczyca, pozytywnie. W ramach oczywiście tych środków są ujęte środki w ramach budżetu obywatelskiego 200 tysięcy złotych. Zwiększenie kwoty dotacji udzielonych w budżetu 100 tysięcy. To był wniosek, tak, o 100 tysięcy mamy. No, na razie pozostaje z taką kwotą, jak był zgłoszony, przegłosowany ten wniosek w ramach budżetu obywatelskiego. Zwiększenie kwoty dotacji udzielonych budżetu miasta i ochrona dziedzictwa w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Jest tutaj wniosek na 1,5 miliona złotych, ale chcę tutaj poinformować Państwa, że w projekcie budżetu w rezerwach celowych jest zapisana kwota 1,515 mln jako rezerwa na zadania z zakresu kultury, która będzie rozdysponowana uchwałą Rady, czy też uchwałą prezydenta, jeśli będzie to w kompetencjach prezydenta. Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych przy szkole podstawowej nr 50. Zwiększenie środków na objęcie udziału w podwyższonym kapitale spółki MOSI, przeznaczenie na pokrycie kosztów obecnych zbliży się od 20.
budowa wiodącego fragmentu ulicy Sportowej. Pozytywnie. Sporządzenie dokumentacji przyszłościowej przebudowy ulicy Kruszynowej. Pozytywnie. Remont ulicy Dorzynkowej na odcinku od Alei Spółdzielczości pracy do ulicy Synagonowej. Pozytywnie. Jest ulicy Łęczyńskiej. Pozytywnie. Rozbudowa monitoringu miejskiego od dwie kamery w parku zawiązała. Pozytywnie. Budowa wewnętrznego oświetlenia na ulicy Madrygalowej. Pozytywnie. Budowa miejsc parkingowych na Kalinowszczyźnie. Pozytywnie. Rozpoczęcie przebudowy ulicy Wiejskiej. Pozytywnie. Rewitalizacja wąwozu rury. Negatywnie. Przebudowa ulicy Lokalna Droga. Pozytywnie. Remont ulicy Makadeusza. Negatywnie. Remont ulicy Bagiennej wraz z kanalizacją. Pozytywnie. Budowa drogi i chodnika przy ulicy Macierewicza. Pozytywnie. Budowa basenu przy zespole szkolnym w Hanaście. Remont ulicy Rasztajnowej w Lasolniki. Pozytywnie. Budowa ulicy Mineralnej. Negatywnie. Budowa Zakopęckiej. Negatywnie. Budowa Zostawienia. Pozytywnie. Budowa ulicy Korpusu Ochrony Pożarnej z ulicy Bohaterów Września do ulicy Złożonych. Negatywnie. Remont ulicy Tomasza Szaka. Pozytywnie. Tyle, panie przewodniczący, wniosków, które były zgłoszone przez poszczególne komisje. Zostało zaopiniowanych w sposób, jaki Państwu przedstawiłam przez prezydenta miasta. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani skarbnik. Czy ze strony państwa radnych są jakieś pytania? Radny Wreszczu, pierwszy, proszę bardzo. Chciałbym zapytać o remont ulicy Wapiennej wraz z kanalizacją. Tutaj jest pozytywna ujęta. Ja wnioskowałem o 12 milionów. Pytanie, czy te 12 milionów będzie na 19 rok? Czy to jest pozytywna, ale jest tutaj adnotacja, że możliwe będzie po zakończeniu prac MPWiG, czyli czy na 19 rok będzie przeznaczone 12 milionów, czy nie będzie przeznaczone? Bo nie rozumiem tego, jakby ile będzie i czy będzie przebudowana ta ulica? Będzie przebudowana, ale prezydent poczeka na pracę, jakie musi wykonać MPWiG przede wszystkim. W pierwszej kolejności, dopiero następnie po zakończeniu tych prac, będzie wprowadzone to zadanie do budżetu miasta i do WPR-u, ponieważ jest to zadanie dość kosztowne i zapewne nie da się go zrealizować w trakcie jednego roku. Pani przewodnicząca Bach, proszę bardzo. Ja mam pytanie pierwsze, a mianowicie dlaczego w niektórych przypadkach, nawet w sytuacji także mojego wniosku, a znam dokładnie, jak na przykład ulica Słowinek, gdzie sytuacja projektowa jest taka sama, a wręcz nawet jest bardziej w polu, bo dopiero w tym roku zaczęto pracę. Natomiast jeśli chodzi o ulicę Skowronkową, chcę powiedzieć, że tam prace trwają nad projektem lat 7 już i napisane dalej po raz 7. Ja naprawdę przyniosę na sesję wszystkie budżety. Ile to nadprojektujemy? Nadal jest tylko informacja, dokumentacja przyszłościowa, gdzie na ulicy Sławinek rozpisane jest, ile w 19 roku, czyli jeżeli jest dokumentacja, więc można, nie ma, rozpisać w 20. Ja pamiętam, jak nadawaliśmy nazwę tej ulicy. To jest nowa ulica, głównie w tej części. Ja nie mówię, że nie, ale próbujmy traktować jednakowo wszystkie zadania. To jest po pierwsze. Po drugie, podobna zupełnie sytuacja, jeśli chodzi o pawilon przedszkolny. Dlaczego jest suchy tylko komunikat i też bardzo go nie rozumiem. Pytanie moje zasadnicze, czy etap projektowania trwa naprawdę więcej jak rok? Mam nadzieję, że nie, bo mamy doświadczenia i projektowanie pawilonu przedszkolnego nie może trwać dłużej. A naprawdę przyjdą rodzice z ogromną ilością dzieci. Pragnę poinformować, że nie pomieścimy 1500 dzieci. Oczywiście nawet już nie liczę tych nieprzyjętych, którzy mają prawo do przyjęcia, bo zamieszkują ten teren.
i również jest to potraktowane tak dziwnie. No, w jaki sposób, jakie kryteria przyjmowano, że w jednych wnioskach, które są w tej samej sytuacji, rozpisuje się, jest opis, a w innych nie ma. Więc do końca mnie to nie zadawala i bardzo, bardzo bym chciała. Rozumiem, że czasem do poprawek jeszcze również będzie po wyjaśnieniach niektórych spraw. I sprawa następna, składam wniosek pani skarbnik dotyczący kultury, ponieważ są w dziale 921.05, gdzie jest zadanie z zakresu tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury, proponuje się przeznaczyć 6 490 000. I tu jest pozycja miasto kultury, dzielnice kultury. Te 60 tysięcy zmniejszyć miasto kultury, a zapisać prosto, ono nie zniknie z tej puli. Tu, gdzie jest jako ostatnia pozycja, w tej części śpiewająca Polska 60 tysięcy złotych, żeby to zadanie było zapisane wprost. Ja już kilka lat temu walczyłam o to, żeby było i ono było. I nie widzę w ogóle powodu, żeby teraz nie zostało to również zapisane. To jest tylko 60 tysięcy. Miało być spotkanie. Ja pytałam podczas prac budżetu. Pan dyrektor powiedział i na Komisji Kultury, że na pewno będzie, znajdzie się taka pozycja. Dzisiaj również rozmawiałam i nie widzi potrzeby, żeby wprost było zapisane. Skoro są inne pozycje, więc dlaczego nie ma tej? Unia Lubelska, więc nie wiem, z której pozycji tworzenie kolekcji sztuki współczesnej jest, dzielnice kultury. Te 60 tysięcy, z której z tych pozycji, decyzję pozostawiam, z której pani skarbnik panu prezydentowi, ale żeby, wnioskuję, żeby był zapis śpiewająca Polska 60 tysięcy. Żeby raz na zawsze skończyć tą sytuację, gdzie co roku problem powstaje. Pani skarbnik doskonale zna, pani dyrektor Dulkiewicz, dyrektor Karakuda i bardzo bym chciała, żeby to znalazło się również w następnej autopoprawce, bo myślę, że jeszcze będą. Na razie tyle. Czy pani skarbnik stosunkuje się, znaczy pierwsza część pytania to chyba bardziej było do rozliczenia budżetu poprzedniego, więc chyba nie miejsce, natomiast tutaj już mówię. Ja pana nie zadawałam pytania. Bardzo proszę, panie przewodniczący, nie oceniać moich pytań. Pan nie jest upoważniony. Ja naprawdę nie życzę sobie, żeby pan oceniał moje pytania. Pani radna, ale jest usłyszany, proszę. Nie do pani kierowałam i bardzo przepraszam. Czas najwyższy, żeby pan zaczynał. Jeżeli pani radna, nie do pana kierowałam pytania. 7 lat rozliczania to nie jest miejsce do tego. Zgłosić pani Jadziu wniosek. Proszę bardzo. Nie bardzo jest upoważniony do oceny moich zdań. Jeszcze raz sobie nie życzę i przepraszam. Bardzo proszę o zanotowanie w protokole. Nie życzę sobie, żeby pan oceniał. Prosiłbym, żeby wstrzymać się porządku obrad. Żebyś pan oceniał moją wypowiedź i co mam i czym mam uzasadniać. A jak pani prosi, żeby się trzymać porządku obrad? To pani skarbnik, proszę bardzo. Jeszcze raz. Nie życzę sobie upoważnienia. Ale jak pani skarbnik przydzielił pani Jadziu wniosek o uchwalenie przewodniczącego z tej komisji? Jak pani rozumie? Bo nie umie prowadzić. Jeżeli pan próbuje, to jeszcze raz podam panu pozycję, bo zaznaczyłam, gdzie jest dokładne rozpisanie na lata, sumy. Dokumentacja przyszłościowa, nie ma tej dokumentacji. Dlaczego inna traktuje się inaczej? Zadałam pytanie, nie do pana, bo nie pan jest upoważniony do odpowiedzi i wiedzy pan ten nie posiada. Ale temat rozliczania poprzednich budżetów był uchwalony na innej sesji parę miesięcy temu. Proszę bardzo, pani skarbnik. Panie przewodniczący, pani skarbnik, jeśli chodzi o dokumentację, to mamy zapisaną już tą pozycję w tym roku na budowę pawilonu przedszkolnego przy zespole szkół nr 12, jak również na szkołę 51. Więc oczywiście to zadanie będzie kontynuowane. To wpisaliśmy do WPR-u na sesji wrześniowej. Taka pozycja pojawiła się w uchwale Rady Miasta. I ta dokumentacja jest w trakcie, proszę państwa, w tej chwili wykonywania. Tak jak pan prezydent na którejś komisji mówił, po otrzymaniu dokumentacji, po uzyskaniu kosztorysu, te zadania znajdą się w budżecie miasta w przyszłym roku, jedno i drugie. No,
trakcie opracowywania. Jeśli pojawiły się jakieś różne opisy pani radna przy tych samych pozycjach, to bardzo przepraszam, to tak mało było czasu może na przygotowanie i na rozpatrzenie wszystkich wniosków. Jeśli chodzi o czas dokumentacji, to bardzo to różnie bywa. Czasami są sprawy jakieś własnościowe w gruntach, prawda, że nie da się tej dokumentacji wykonać, czy też jakiś jest sprzeciw, czy wymaga większych uzgodnień. Do każdego zadania należałoby chyba podejść indywidualnie i tutaj jeśli chodzi o te drogowe sprawy, no to wiem, że zarząd dróg i mostów boryka się często właśnie z takimi zadaniami, że nie da się tak szybko zrealizować również i dokumentacji. Oczywiście tutaj na pewno chciałoby się, żeby każde zadanie najlepiej realizowało się w trakcie jednego roku budżetowego i kalendarzowego. To jest łatwiej dla wszystkich, no ale nie zawsze tak to się udaje. Różne na drodze są przeszkody. Jeśli chodzi o śpiewającą Polskę, pani radna, to w pamięci mojej jest to zadanie w tej rezerwie na kulturę, gdzie ja już ją wymieniałam, zadania z zakresu kultury w kwocie 1 515 000. A można tam wpisać prośbę? Ja tak, można, oczywiście można, tylko czasami z tymi zadaniami tak jest, że zleca się którejś z instytucji kultury. Jeżeli na tym etapie jeszcze nie można było przypisać do konkretnego podmiotu, pojawia się w rezerwie, żeby potem przypisać, tak jak na przykład wydatki na Sylwestra, który będzie organizowany. Też mamy to zapisane w rezerwie, żeby po prostu no, ta decyzja była podjęta, która instytucja kultury tym się zajmie. Na pewno te środki, pani radna, na śpiewającą Polskę są, będą. Jeżeli będzie pani życzenie i tak rada zdecyduje, oczywiście można obrazy z tej rezerwy w autopoprawce przenieść na konkretne zadanie. Musimy wtedy ustalić szybciutko, która instytucja będzie to zadanie realizowała. Ale te środki są, zapewnia panią, zapisane i my pamiętamy o tym zadaniu śpiewająca Polska. Ja jeszcze dwa zdania w tej sprawie. Pani skarbnik, dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi, ale chciałam dodać, że śpiewająca Polska jest przypisana do Centrum Kultury i należałoby wreszcie uporządkować raz, kilka lat temu, co najmniej ze 6 chyba, kiedy kończył się ten program, wtedy podobna walka była, żeby raz na zawsze ta pozycja się znów znalazła. To nie są wielkie pieniądze, a jednak no, problem istnieje. I nie widzę w ogóle żadnego problemu, rozmawiałam z dyrektorem, żeby ten zapis wprost tam się znalazł, jeśli można. Myślę, że nie będziemy zmieniać jednostki, która niejako będzie odpowiadała za ten zapis i tą sumę. Mogę panie przewodniczący, jeśli chodzi o instytucje kultury, to w budżecie jest to zapis, dotacja podmiotowa do instytucji kultury, aby bez konkretnych zadań. Oczywiście w uzasadnieniu możemy również wymienić te podstawowe wydarzenia kulturalne, które dana instytucja kultury realizuje. Ale żeby nie było wątpliwości, prawda, że to jest dotacji podmiotowej, to czasami może dla niektórych zadań to tak dobrze jest, że się doda i przypisze konkretnie to. Ale oczywiście można to dodać do dotacji podmiotowej, bo instytucje kultury otrzymują dotację podmiotową, czyli w projekcie budżetu i w budżecie znajduje się jedna kwota, dotacja do instytucji kultury. No, tylko w ten sposób finansujemy instytucje kultury bez zapisywania konkretnego zadania przy instytucji kultury. Jest to jedna kwota, dotacja podmiotowa. Możemy to podawać w uzasadnieniu dla państwa radnych, żeby było oczywiste, co w tej dotacji może być zrealizowane. Dziękuję. Znaczy w takim razie poprawiam swój wniosek, żeby przynajmniej w uzasadnieniu znalazł się zapis, że te 60 tysięcy znajdzie się właśnie jako suma przeznaczona na śpiewającą Polskę. Bo wszyscy chyba uczestniczą, wiedzą i znają, że nie jest to jakieś zadanie, które nie jest realizowane. Miasto, prezydent szczycą się tym i my wszyscy. I myślę, że no, jakaś jasność już powinna być. Dziękuję bardzo.
Radny, w kolejności zgłaszali się radny, Breś, przygotowuje się przewodniczący Sadowski, potem dalej Wolenko. Radny Breś. Chciałem zapytać, remont ulicy Arsztalinowej ujęto we wniosku nr 5 Komisji Budżetowo-Ekonomicznej, czyli to jakby konsumuje ten mój wniosek, czy po prostu chciałbym odpowiedź na to pytanie. Znaczy, że będzie, ja nie rozumiem, bo tam kilka wniosków było takich samych, tylko po prostu remont to remont, czyli będzie remont. Oczywiście, wnioski się powtarzały, proszę Państwa, więc no, te zapisy się tutaj znalazły, że pozytywnie to znaczy, że to zadanie będzie realizowane w przyszłym roku. I ostatnie pytanie, budowa ulicy Sławinek. Czy te 3 miliony będzie na ten rok 19? No też. Tam jest napisane, że gdzie mamy. Pani. Trzeci od końca wniosek. Od końca. Proszę Państwa, jest to pozytywna oczywiście opinia Pana Prezydenta. Jest w trakcie realizacji dokumentacja i jest to ujęte w projekcie budżetu na przyszły rok. Czyli dokumentacja będzie w przyszłym roku. Powinny być finał, jeśli chodzi o dokumentację, a następnie będzie wprowadzone zadanie, jeśli uda się tą dokumentację uzyskać w trakcie roku wcześniej, żeby można jeszcze jakąś korektę, gdyby można było dodać środków, to zawsze można jeszcze wprowadzać w trakcie roku. Na dokumentację są środki przewidziane. Przewodniczący Sadowski, w kolejności przygotuje się radny Bielan. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja mam pytanie do dwóch wniosków ze strony 24. Przyznam szczerze, że nie rozumiem stanowiska i opisu, więc pozwolę sobie zapytać. Pierwszy wniosek dotyczy objęcia udziału w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Mosy Bystrzyca z przeznaczeniem na reformę skateparku po przy ulicy Herbowej i jest stanowisko pana prezydenta pozytywne, natomiast w części opisowej ujęte w projekcie budżetu na 2019 rok zadania w ramach budżetu obywatelskiego remont boisk sportowych. Przyznam szczerze, składając ten wniosek, wiedziałem, że projekt obywatelski jest, on jest nawet na 300 tysięcy i ma szczegółowy zakres i w tym remont skateparku przy ulicy Herbowej, w tym w zakresie rzeczowym jest założenie monitoringu, tylko problem w tym, że tam nie ma praktycznie oświetlenia, więc nie wiem, czy monitoring na podczerwień będzie. Stąd mój wniosek był komplementarny, żeby jak już musimy zrealizować, rozumiem, projekt z budżetu obywatelskiego, a ustawa o finansach publicznych nas obliguje, że mamy wydawać racjonalnie, efektywnie środki publiczne. Więc stąd ten wniosek był komplementarny, żeby zrobić już całościową modernizację, tak żeby ten monitoring był skuteczny. Między innymi monitoring i kwestia tam naprawy tych przeszkód, które stanowią niebezpieczeństwo dla dzieci tam się bawiących ze względu na ich stan techniczny. I wniosek jest pozytywnie oceniony, natomiast te 200 tysięcy wpisane, że z projektu obywatelskiego i przyznam szczerze, nie rozumiem, połączenie tych dwóch kolumn się wyklucza, bo nie wnosiłem o to, żeby sfinansować ten z projektu obywatelskiego. Druga uwaga dotycząca dotacji udzielonej z budżetu miasta na rozdział dzielnicy kultury również jest pozytywnie, natomiast wskazane jest, jak rozumiem, że realizacja z rezerwy celowej w wysokości 1 515 000. Rozumiem, nie da się na tą część przeznaczyć rezerwy celowej w całości, zostawiając 15 tysięcy na inne zadania. Więc albo jest pozytywnie, albo jest negatywnie. Chciałbym, żeby jakby stanowisko było zgodne z stwierdzonym opisem w tej części, bo przyznam, powtórzę to, od czego zacząłem. Nie rozumiem, jakie jest stanowisko pana prezydenta. Dziękuję bardzo. Pani Skarbnik, proszę o wyjaśnienie. Proszę Państwa, muszę wrócić do budżetu obywatelskiego. Wnioski są składane przez mieszkańców miasta. Tak?
Tak, taki wniosek został zgłoszony z taką propozycją kwoty. Te wnioski przechodzą oczywiście już po przegłosowaniu jeszcze weryfikacji w Wydziale Partycypacji. Tak został ten wniosek zweryfikowany i tak będzie realizowany w ramach budżetu obywatelskiego. Oczywiście być może w trakcie jego realizacji, jeśli będą jakieś potrzeby, a ja tego jeszcze nie wiem, jak będzie, ktoś ten wniosek zgłosił, ktoś go ocenił, prawda, podał taką wartość, zweryfikował to Wydział Partycypacji, korzystając oczywiście z wiedzy innych wydziałów, które mają wiedzę na temat kosztów realizowanych zadań inwestycyjnych, taka propozycja została podana do budżetu obywatelskiego i taka kwota została wprowadzona do budżetu miasta na przyszły rok. Jeśli chodzi o drugie zadanie i drugie pytanie pana radnego, ja tylko odpowiem i już teraz przestanę mówić. Dlaczego tak to jest zapisane? Jest stworzona rezerwa, jeśli pojawią się jakieś ciekawe wydarzenia kulturalne, wtedy można przypisać również do którejś dzielnicy to wydarzenie kulturalne i skorzystać ze środków z rezerwy. Pan przewodniczący, panie skarbnik, to gwoli wyjaśnienia, bo ten projekt M60 to jest na 300 tysięcy obywatelskich. Ja nie dyskutuję z kwestią projektu z budżetu obywatelskiego, bo on jest i miasto jest zobligowane. Mój wniosek, powtórzę to jeszcze raz, był wnioskiem komplementarnym w stosunku do już przyjętych i wybranych projektów obywatelskich. I ten wniosek był na 200 tysięcy, jakby obok, czy żeby doinwestować te wybrane projekty obywatelskie. Więc nie wiem, czy te 200 tysięcy będzie, bo to mówimy o wnioskach zgłoszonych przez Komisję Rady Miasta, a nie o projektach obywatelskich. Bo te 300 tysięcy nie tylko na skate park, ale również budowa siłowni zewnętrznej są już. I o tym nie dyskutuję i o to nie pytałem. I tylko w kwestii uzasadnienia powoływałem się na projekty obywatelskie. Natomiast wniosek Komisji było o dodatkowe 200 tysięcy i o tym dyskutujemy, więc stanowisko pozytywne, a jednocześnie z opisem, że to jest w projekcie obywatelskim, jest wykluczające się, bo albo jest pozytywne, czyli ten wniosek jest na 200 tysięcy, albo jest negatywny i nie wskazujemy odnośnika do projektu obywatelskiego. Tak to rozumiem, bo stanowisko z opisem nie da się połączyć. No i podobna niestety sytuacja jest, jeżeli chodzi o to drugie moje pytanie, bo albo zwiększamy w dziale, który jest zgłoszony dosyć szczegółowo i wtedy piszemy, że stanowisko jest pozytywne, albo też no nie wskazujemy jednak wniosku na 1,5 miliona, że zostanie zrealizowany z rezerwy, która wynosi 1,515 mln, bo to jest trochę niepoważne i nie chcę mówić, co obraża, ale bardzo bym prosił, żeby w takich sytuacjach jednak być precyzyjnym i proszę tu o precyzyjną odpowiedź, szczególnie jeżeli chodzi o skatepark, bo to rozumiem, to jest, nie mamy o czym mówić, jest tak naprawdę stanowisko negatywne, ale o skatepark, bo mówimy o wnioskach komisji i nie wracajmy do projektu obywatelskiego, bo tam nie możemy już ingerować. Dziękuję bardzo. Czy stanowisko prezydenta jest 200 tysięcy przeznaczenie na to, czy też nie, bo nie wiem. Państwa, chcę uzupełnić odpowiedź. Nie ma tutaj propozycji zwiększenia kwoty. Dobrze, proszę Państwa, teraz radny Bielaków w kolejności. Dziękuję bardzo. Ja na początku chciałem mieć prośbę do pana przewodniczącego, żeby pan przynajmniej kobietom nie przerywał i żeby pan prowadził grzecznie tą komisję. I żeby się pan zapamiętał sobie, że pan nie jest od oceny pytań radnych. Panie radny, ja jestem od tego, żeby przytrzymać porządku. Proszę mi nie przerywać. Pan też wychodzi teraz do temacie, drugi temat teraz mam. Pani skarbnik, mam do pani pytanie, bo tam są wnioski pozytywnie
zaopiniowany wniosek jest w sprawie rozbudowy szkoły i ja wnioskowałem o 2 miliony. Mam pytanie, czy będzie dofinansowanie, bo tam jest zapis w budżecie w pozycjach innych, gdzie jest projekt stołówki i kuchni i tam jest w zapisie 1 155 900 i jest jeszcze wyszczególniona stołówka, już nie pamiętam z jakiej szkoły. Więc czy to będą 2 miliony w sumie na taką sumę, jaką wnioskowałem, bo to była najmniejsza suma, bo i większe sumy chciałem, żeby rozbudowę zacząć, zaprojektuj, wybuduj, bo uważam, że Wydział Inwestycji nie pracuje dobrze i trzeba zrobić wszystko, żeby tam się ktoś pojawił, kto będzie potrafił wykonywać szybko projekty, bo firm w Lublinie jest bardzo dużo i drogowych, i innych. Nie można tak jak spartolone zostało z Berynową, zamiast szybko zrobić przetarg i wyegzekwować, a nie podnosi nam się dyrektor na sesji nam mówi, że z 50 na 70 milionów koszt budowy szkoły Berynowej to jest ok. Dla mnie to nie jest ok, bo tu brakuje fachowców w tym wydziale. Prośba, żeby pani na to odpowiedziała, powiedzmy, czy to będzie 2 miliony na szkołę, to wszystko się. Tam więcej nie ma i rozumiem, że kampania wyborcza się skończyła i PO nie obiecywało, to tylko zostało wybierane. Panie radny, znowu pan wykracza poza swoje zakres pytania. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Oczywiście nie ma tutaj przypisanej kwoty 2 miliony złotych i mamy w budżecie zapisaną kwotę na dokumentację projektową rozbudowy kuchni, stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52. Mamy to wpisane w projekcie, w WPF-ie, to zostało wpisane na sesji wrześniowej tego roku i to zadanie jest realizowane. Natomiast wydaje mi się, że magister też na sesji ostatniej wyjaśniał, bo ta kwestia była podnoszona, że po zrobieniu dokumentacji, kiedy pojawi się kosztorys, będzie to zadanie wprowadzone i do WPF-u, i do budżetu miasta. Po uzyskaniu takiej informacji, jaki koszt będzie tegoż zadania. Dlatego też na razie znalazła się tylko pozycja w budżecie dotycząca opracowania dokumentacji kuchni, stołówki oraz segmentu dydaktycznego. Mogę jedno zdanie? Panie radny. Jedno zdanie tylko. Proszę. Ja nie wierzę w to, co pan prezydent robi i nie wierzę, że po tych pieniędzy nie będzie, bo jak zadam pani pytanie, a co jest na Majerankowej? Jest centrum. 4 lata co zrobiliście? Nic nie ma. Jest projekt? Nie ma. I na Felinie nie będzie. To jest po to zapisywane w kilku pozycjach, żeby nic nie zrobić. Nie wierzę w to, że już jest ogłoszone. Panie radny. Co z tego? Na centrum jest nieodzimne. Panie radny, ale tutaj pana wiara dotycząca. Na Majerankowej jest trafne. Panie radny, proszę. Nie ma nic. Proszę nie dyskutować. Po pierwsze, w Lublinie nie buduje się szkół w systemie projektu i budynku się po prostu ten system nie sprawdza w przypadku placówek edukacyjnych. Dobrze, przechodzimy dalej. Kolejnym zgłaszającym się był radny Ławniczek. Proszę. O następujące pozycje, bo ja nie mogę tutaj znaleźć pozycji z Janowską. I nie wiem, dlaczego akurat tam tego odcinka, bo to nie jest już duży odcinek chodnika do wykonania, który został, nie można naprawdę zrealizować. Tym bardziej, że tam było zadanie MPWiG-u wykonania kanalizacji i było zadanie też położenia instalacji energetycznej przez też z projektu. No, jeżeli się robi takie wymiany instalacji, to powinno być też ujęte, żeby ten chodnik potem, no w zasadzie chodnika można powiedzieć, trudno powiedzieć, żeby był, żeby to doprowadzić do porządku. Tam nie ma takiego dużego chodnika, tam jest dosłownie 2 metry szerokości i przerzucanie tych obciążeń na Radę Dzielnicy, która tam, no powiedzmy, łata to, no to trochę chyba jest niepoważne. Myślę, że pewnie tu powinien bezwzględnie po zakończeniu realizacji, przecież to na grube miliony była ta realizacja,
tego zadania tutaj wykonywana, ten chodnik położy. To nie są jakieś ogromne pieniądze i dziwi mnie, że w ogóle cała ulica Janowska wymaga remontu, ale już nie apeluję o to, chociażby o to, żeby ten chodnik, bo w zasadzie tam nie ma chodnika, ludzie się przewracają. To jest jedna rzecz. Druga sprawa, to zapytam, bo muszę dopytać o, już nie będę pytał o tematy na czubach, które tutaj, pętla, która tam jest jak w zaścianku, ta u końcowej autobusu. Mam na wyżyny, ale już nie będę się tego czepiał, bo to szkoda zdrowia, że tak powiem. No to zapytam tylko o, bo nie bardzo rozumiem, co to znaczy, i to jest główne moje pytanie, opracowanie dokumentacji koncepcji budowy stadionu żużlowego na 600 tysięcy. Jak nie ma takiego miejsca w Lublinie, żeby taki stadion wybudować, to co za te 600 tysięcy ten projektant, ten koncepcjonista, jakbym go tak nazwał, co on ma zrobić? To jest jedna rzecz. I tutaj w tym opisie, który dostaliśmy w formie papierowej, jest tylko za 5.12, jest tak, że jest w ten sposób, że tutaj jest tak, że zadanie w ramach budżetu obywatelskiego jest 5. Drugi etap modernizacji stadionu żużlowego przelew 290, rozumiem, tysięcy i 1 200 000. Czyli jak rozumiem, to są zadania z budżetu obywatelskiego. Natomiast w następnej pozycji jest pozycja w odrębnieniu w rozdziale 75-75 w ramach promocji miasta przez sport, oddzielenie pozycji promocja podczas zawodu żużlowych. To też nie bardzo wiem, o co tu chodzi. 4 miliony, tu jest komisja zaopiniowała negatywnie, tu jest pozytywnie i z tych 4 milionów jest wpisane 2 miliony. Właściwie to moje pytanie sprowadza się do prostego pytania. Ile konkretnie, ile w budżecie jest zapisane na żużle? Ja nie mówię o budżecie obywatelskim, bo to sobie wywalczyli ci, którzy głosowali na ten budżet obywatelski. Ale to jest niewielka kwota. I chciałbym wiedzieć, jak to ma wyglądać po prostu od strony miasta. I co to za te 600 tysięcy ma być, że tak powiem, wykonane. To jest jedno takie główne pytanie. Akurat mnie to bardzo interesuje. Następna sprawa to jest sprawa sali gimnastycznej przy liceum im. Staszica. I ta koncepcja już jest z roku na rok spychana, jak już patrzymy, to chyba z 8 rok, jak ja tu jestem w Radzie. Poprzedniego rządu pani minister też obiecywała to i z tego nie wyszło. Teraz też się spycha na kolejny program rządowy. Czy to zasłużone liceum akurat nie zasługuje na to, żeby tą salę gimnastyczną w centrum miasta wykonać, tylko czeka się na kolejne dotacje z ministerstwa. I ja nie uczestniczyłem we wszystkich komisjach, ale ciekawa dyskusja była na Komisji Kultury, gdzie zapytaliśmy o, przynajmniej kolega, który się zapytał o koncepcję Alei Jacławickich. I tam znowu jest, historia powtarza się, bo brakuje 60-kilku milionów złotych i znowu jest koncepcja, żeby to rząd dofinansował to zadanie. Wszystkie te zadania, takie większe zadania są niedoszacowane, ja już o tym mówiłem. Szkoła przybrojowej, Park Ludowy, Racławicki, bo to są projekty sprzed kilku lat. Wiadomo, przy tych cenach rynkowych powinno się ująć w budżecie ceny, które są. I stąd, czy my będziemy teraz stosować tą retorykę, że nie zrobimy jakiegoś zadania, bo nam rząd nie dołoży tych pieniędzy, czy jednak, bo ja nie wierzę w to, żebyśmy taką ogromną kwotę znaleźli potem w autopoprawce i nagle coś spadło nam z nieba, jak mamy. Zadana historia, a... Panie Radny, może dać szansę Państwa, żeby powiedzieć. Ja myślę, że zadam wszystkie pytania, jak coś będzie Państwa mieć, to ja oczywiście powtórzę, to nie jest jakiś problem. A z drugiej strony można powiedzieć, że takie małe są tutaj sprawy, chociaż wcale nie małe. Doprowadziło się do ruiny dworek Grafa. I teraz
jest, tutaj nie mam przed sobą w tej chwili, już nie chcę szukać. Tam była koncepcja jakichś niewielkich środków na to, żeby zrealizować projekt, żeby coś z tą nieruchomością coś zrobić, żeby ona po prostu się nie zawaliła. To negatywne zostało. No i właśnie to zostało zaopiniowane negatywnie, no wcale nie potrzeba było takich ogromnych środków, chociaż żeby to nie było pustostanem i straszyło i żeby to wykorzystać, bo wiadomo, że oferent już w kilku przetargach nie zjadł się rynek. I podobna jest sytuacja z Domem Kultury Koliarza, który się też zapewne zawali w najbliższym czasie i tam to się przyjął rozpychacza, to rozrzucą i deweloper zapewne tamtej strony bardzo wyraźnie wchodzący, czy ten, czy inny przejmie ten teren, a Teatr Andersena przestanie w Lublinie w ogóle funkcjonować, bo on funkcjonuje tylko w zasadzie wirtualnie, dlatego, że nie ma zapadni, nie ma takich po prostu instalacji, które pozwalają grać sztuki dla dzieci. Tam w tym teatrze w tej chwili grają się sztuki praktycznie powielane z Teatru Osety, co chyba nie jest to akurat rolą i zadaniem tej instytucji kultury. Dziękuję, to wszystko. Proszę bardzo, Państwa. Na stadion Żużlowy, to na Komisji Budżetowo-Ekonomicznej, kiedy były omawiane wydatki majątkowe, pani dyrektor Szczepańska, zastępca dyrektora Wydziału Budżetu i Księgowości, bardzo dokładnie omówiła to zadanie. Chodzi o opracowanie tej koncepcji, żeby również ustalić lokalizację, czyli to koncepcja opracowywana jest również, żeby uzyskać tą wiedzę, gdzie ten stadion powinien być zlokalizowany. No, w międzyczasie też były wydatki na modernizację tego stadionu, prawda, w poprzednich latach. Więc ja tutaj już nic nowszego, co pani dyrektor nie dopowiem. Jeśli chodzi o szkołę przy ulicy Berylowej. Chodzi generalnie 600 000 wydajemy na to, żeby znaleźć miejsce na to dostawienie. Potwierdzić, proszę Państwa, która lokalizacja byłaby najwłaściwsza dla umiejscowienia stadionu żużlowego. Jeśli chodzi o szkołę przy ulicy Berylowej, pełna kwota, jaka była uzyskana z przetargu, jest zapewniona w wieloletniej prognozie finansowej. Państwo pamiętacie, że tutaj poprzez wykup wierzytelności ta szkoła będzie finansowana i jest w trakcie realizacji. Ta budowa szkoły przy Berylowej już się rozpoczęła i pełna kwota jest zapewniona w wieloletniej prognozie finansowej. Tak, jeśli chodzi o salę przy liceum ogólnokształcącym, oczywiście są czynione starania o pozyskanie dofinansowania na tą halę zewnątrz. Jest to dość kwota duża, jeśli chodzi o tą halę, o wartości około 8 milionów, a w przetargu może się oddać dużo więcej. Więc na ten czas nie ma takich źródeł finansowania. Być może coś się pojawi, wtedy to zadanie będzie prowadzone. I tutaj nie ma negatywnej opinii prezydenta, jeśli chodzi o budowę tejże haly przy liceum ogólnokształcącym nr 1. Co do dworku Grafa, to oczywiście była uchwała i kilka prób sprzedaży dworku Grafa, które niestety się nie powiodły. Być może pojawi się tu nowy pomysł, jak wykorzystać tą nieruchomość, jeśli nie można jej zbyć. Dom Kultury Kolejarza. Nie mam takiej wiedzy, Panie Radny, czy to się zawali, czy się nie zawali, w jakim jest stanie technicznym, ale jeśli chodzi o Teatr Andersena, obecnie znajduje się w centrum spotkania kultur. Jest ta umowa zawarta jeszcze do przyszłego roku i oczywiście, gdyby ta umowa nie była przedłużona, no więc będzie ta sprawa rozpatrywana, gdzie mieścić Teatr Andersena, ponieważ koszt budowy teatru
i próby uzyskania dofinansowania niestety nie powiodły się, aby dostać dofinansowania, natomiast koszt przekraczał tam 25 milionów złotych, jeśli chodzi o teatr Andersena. Dziękuję. Dziękuję pan przewodniczący, teraz się ogłaszał w kolejności. Panie przewodniczący, ja chciałbym spytać o regulamin budżetu obywatelskiego, bo akurat wczoraj byłem na Radzie w dzielnicy, gdzie chodzi mi o pieniądze, czy są w budżecie miasta zgodnie z tym regulaminem budżetu obywatelskiego, gdzie jest mowa o tym, że Rada Dzielnicy, te Rady Dzielnic, które są najbardziej zaangażowane, tam jest jakiś określony poziom aktywności, mają dostać do tych swoich środków dodatkowo 50%. I chciałbym spytać, czy te 50% jest jakby zagwarantowane w budżecie miasta zgodnie z regulaminem budżetu obywatelskiego. Przynajmniej tak mówili ci radni z dzielnicy północnej. Następnie chciałbym prosić o precyzyjność, to co tutaj wcześniej mówił pan radny Sadowski, ale powtarza się to w wielu punktach, że po prostu nie wiemy dokładnie, czy są na coś pieniądze, czy nie ma pieniędzy. I tak na przykład chodzi mi o kuchnię w szkole podstawowej numer 7. Tam jest zapis 450 tysięcy i jest opinia pozytywna. Natomiast obok pisze, że to się zrobi w ramach remontów, które są przeznaczone i jest przeznaczone 4 miliony złotych. I bardzo bym prosił, żeby w autopoprawce budżetowej konkretnie określić, na co są te 4 miliony złotych i te 450 tysięcy, które jest pozytywnie na kuchnię, czy po prostu rozpisać te 4 miliony. Bo tak po prostu mówimy o worku, w którym nie wiadomo, co jest i co z niego ktoś wyciągnie. Ja proszę o konkretne rozpisanie. Również w tych pozycjach, o których tutaj mówili koledzy, mianowicie pani skarbnik przed chwilą o tym mówiła. Czyli rozumiem, że jak nie będzie środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki na salę tą przy Staszicu, czy na przykład przy Unii, bo to jest ta sama sytuacja, to po prostu nie będzie w ogóle ta inwestycja rozpoczęta. I tutaj chciałbym mieć jasność, bo tu nic pozytywnego nie ma. Tu jest 8 milionów i opinia pozytywna, natomiast będzie realizacja uwarunkowana tym, czy dostaniemy środki, czy dostaniemy jakieś środki z ministerstwa. I jeżeli pani skarbnik mówi, że występujemy, to chciałbym na piśmie otrzymać informację, kiedy, do kogo i o jaką kwotę wystąpiliśmy do ministerstwa na budowę sali gimnastycznej przy ulicy Staszica. To samo jest tutaj przy, nie rozumiem, przy stadionie Żużlowym. Tu jest 5 milionów wniosek, decyzja, rozumiem, ale ja chcę, żeby to dokładnie wyjaśnić i zapisać w budżecie. Decyzja jest pozytywna i chciałbym spytać, ile z tych 5 milionów jest pozytywnie załatwione? Bo tutaj, tak jak mówił wcześniej radny, to, że jest 600 tysięcy w budżecie, to jest zupełnie inna kwota niż to, co był wniosek komisji o po prostu 5 milionów złotych. I tutaj trzeba powiedzieć, czy te 5 milionów, jaka to kwota z tych 5, czy całe 5 milionów idzie? Bo te 600 tysięcy, które jest w budżecie, też nie wiadomo na co, bo ja akurat zadałem to pytanie pani dyrektor, która powiedziała, że za te 600 tysięcy to będzie analiza. Analiza, gdzie ma powstać stadion, a nie że będzie koncepcja budowy stadionu. Więc chciałbym się upewnić, bo każdy co innego mówi, czy to będzie analiza, gdzie ma powstać stadion, czy to będzie już koncepcja budowy stadionu, której nie wiadomo, gdzie ma powstać. Więc bardzo bym prosił tutaj o takie racjonalne podchodzenie do tych zapisów, które są. No, bo oczywiście papier wszystko przyjmie, ale później jest wiele wątpliwości
I to, co tutaj pisze pozytywnie, oczywiście tego wcale nie musi być. I mam jeszcze jedno pytanie, może ostatnie. Czy jest tak, że te zadania, które są w budżecie obywatelskim, mają być realizowane w ciągu danego roku? Bo ja już słyszę w tej chwili różne takie uniki, że część tych zadań z budżetu obywatelskiego nie będzie realizowana w roku 2019, tylko będą przychodzić na rok 2020. Dziękuję. Państwa, proszę bardzo. Nie ma, proszę Państwa, regulaminu budżetu obywatelskiego. Natomiast rzeczywiście na remonty placówek oświatowych jest zapisana kwota zbiorcza 4 miliony złotych w budżecie przewidziane na przyszły rok. Oczywiście Wydział Inwestycji może po prostu poinformować Radę, które to zadania będą w pierwszej kolejności realizowane. Bo takich potrzeb jest wiele. Tu Państwo też zgłosili wiele potrzeb, jeśli chodzi o remonty placówek oświatowych. Zapisujemy to zbiorczo, natomiast potem Wydział Inwestycji i Remontów w porozumieniu z Wydziałem Oświaty, jak również placówkami oświatowymi, ustala, które zadania wchodzą w danym roku do remontu. Jeśli chodzi o liceum... Przepraszam Panie Przewodniczący, ale Pani skarbnik, ja jeszcze raz proszę, bo nie wiem, kiedy Wydział ustalał z Wydziałem Oświaty Wydział Remontów, czy jeszcze nic nie ustalił przed budżetem, bo tak z tego wynika. Ale wydaje mi się, że już na tym etapie do budżetu, skoro mamy na przykład zapisane 450 tysięcy, że to będzie w ramach tego, no to trzeba zapisać te wszystkie zadania, które będą w ramach tego, ewentualnie zostawić milion złotych jakiejś rezerwy na nieprzewidziane wydarzenia, na awarie czy inne rzeczy. Bo tak to po prostu dalej w ogóle jako radni nie wiemy, co za te 4 miliony będzie, bo wydział jeszcze jeden z drugim się nie dogadał i nie wiedzą, co ma być. Bo na tej zasadzie, Panie Skarbnik, to będzie tak, że te wydziały będą się mogły nie dogadać na przykład do października albo do września, bo nie wiemy, kiedy one się dogadają. Także to nie jest żadna dla nas po prostu informacja. Dziękuję. Proszę Państwa. Ja tylko przypomnę, że wnioski, jakie tutaj zostały zgłoszone, opiewają na około 300 milionów złotych, więc proszę podejść do tego tak realnie, że nie uda się zwiększyć budżetu o 300 milionów złotych. Część zadań, która jest zaproponowana, w miarę możliwości tych kwot, które już są zapisane w budżecie, będzie realizowana. Będzie realizowana oczywiście to, co powiedziałam, jeśli chodzi o placówki oświatowe. Pojawia się możliwość pozyskania środków rządowych na te bloki żywieniowe, na stołówki, na wyposażenie. Miasto zawsze przy każdej możliwości stara się o te środki, żeby czy to z budżetu państwa, czy z innych źródeł, stara się, aby pozyskać te środki. Więc mam nadzieję, że tą pulę 4 milionów złotych uda się zwiększyć poprzez pozyskanie środków z tego programu rządowego na doposażenie stołówek i bloków żywieniowych. Na razie mamy tutaj propozycję 4 milionów złotych. Oczywiście ja poproszę Wydział, żeby taką informację udostępnił Państwu radnym, które to obiekty będą realizowane. To, co Pan Radny mówi, jakie kwoty tutaj zostały zaproponowane, czy 5 milionów, czy 450 tysięcy, to są wnioski Państwa Radnych. I te 5 milionów na to było Pan wymienił. Na stadion, pozytywnie, tak. Na razie mamy to zadanie wprowadzone, jeśli chodzi o koncepcję i Pan Radny właśnie pamięta odpowiedź Pani Dyrektor, nie będę jej powtarzać. Natomiast są jeszcze dwie pozycje w budżecie obywatelskim, w sumie jest to około 1,5 miliona złotych również, prawda? A też chodzi o stadion żużlowy. Jest to zadanie w budżecie obywatelskim. Jeszcze było Pana jedno pytanie dotyczące... czy będą dopisane tak środki do budżetu obywatelskiego? Czy w tym budżecie są dopisane, tak, dodane środki do budżetu obywatelskiego? Tak, chodzi mi o regulamin, tak.
nie ma tutaj regulaminu ze sobą. Nie pamiętam, czy w regulaminie coś takiego jest zapisane. Niemniej jednak Wydział Partycypacji pracuje nad nowymi zasadami, jeśli chodzi o budżet obywatelski. Powinna się pojawić uchwała Rady i myślę, że tutaj Państwo mogą wtedy tą dyskusję rozpocząć przy uchwalaniu tejże uchwały. Niestety, Panie Radny, tu nie wiem, czy na jakim etapie jest przygotowany ten regulamin do budżetu obywatelskiego. Musiałabym tutaj podpytać Wydział Partycypacji, który się tylko tym zajmuje, nad partycypacją społeczną. Więc być może, że takie zapisy mogą się pojawić. Ja wiem, że takie wnioski były zgłaszane przez jednostki pomocnicze, bo wiele takich wniosków słyszałam. I być może, że za zgodą Państwa Radnych takie rozwiązanie może być przyjęte do budżetu obywatelskiego. Chodziło jeszcze o czas wykonywania zadań w ramach budżetu obywatelskiego. Dobrze byłoby, gdyby każde zadanie w ramach projektu budżetu obywatelskiego mogło być zrealizowane w ciągu jednego roku budżetowego i kalendarzowego. Tak się nie dzieje, ale myślę, że to widać już w tym projekcie budżetu, jak również w budżecie roku 18 i 17, że zadania rozpoczynane w danym roku nie były zakończone. I to zadanie jest automatycznie wpisywane do planu roku następnego, bo jeżeli to zadanie zostało już rozpoczęte, nie zostało zrealizowane w roku budżetowym, roku kalendarzowym, to oczywistą sprawą jest, że znajduje się w budżecie roku następnego, bo są to zadania często, czy to już nie wiem jakiego użyć określenia, czy duże, czy też jakieś skomplikowane, które nie dają się zrealizować w trakcie roku. Ale nigdy to zadanie nie znika. To zadanie znajduje się w budżecie roku następnego. I czasami są problemy z wyborem wykonawców. I budżet obywatelski w roku 2019 nie będzie wynosił 15 milionów, ale 25, tak? Bo oczywiście przechodzą zadania z poprzedniej edycji. One się znajdują w tym projekcie. Są rozpoczęte. Jak to się dzieje? Czy udałoby się w tych nowych zasadach opracowania budżetu obywatelskiego takie zapisy wprowadzić, że to będą niewielkie zadania, które dadzą się zrealizować w trakcie roku? No, byłoby to pewne ułatwienie dla wszystkich służb i dla Państwa Radnych, że jest zadanie, jest efekt, prawda, na koniec roku. To już będzie zależało od Państwa Rady i od społeczności lokalnej, jakie te projekty będą zgłaszane i przegłosowywane. Ale ustawodawca mówi o realizacji. Dziękuję bardzo. Jeszcze ostatnie pytanie, Pani Skarbnik. Chciałbym spytać, czy w związku z tym, co Pani mówi, czy są przewidziane jakieś zadania niewygasające w ostatniej uchwale, czy już to nie ma takiego pojęcia, wydatki niewygasające? Oczywiście ta możliwość jest, wydatków niewygasających, a ustawa o finansach publicznych przewiduje wydatki niewygasające nadal. Mogą być realizowane w pierwszym półroczu, czyli do końca czerwca. Dotyczy to takich zadań, które są w trakcie realizacji, a więc są po przetargu i po podpisaniu umowy na wykonanie danego zadania. Jest taki sposób nadal zachowany w przepisach ustawy o finansach publicznych. Nie ma takiej uchwały w tej chwili przygotowanej na wydatki niewygasające. Została dzisiaj złożona jeszcze uchwała do Państwa Radnych w sprawie zmian budżetu tego roku, a więc będzie jeszcze ta uchwała rozpatrywana na sesji 20 grudnia, ale nie ma tam uchwały odnośnie wydatków niewygasających. Jeżeli są zadania kontynuowane, one znalazły się w projekcie budżetu już tutaj złożonym do Państwa, bo oczywiście jest tutaj gros zadań, które są rozpoczęte i będą kontynuowane w roku następnym. Czyli one nie wypadają, nie przerywa się realizacji zadania. Zadania będą nadal kontynuowane. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania? Pani Przewodnicząca Mach. Pani Skarbnik, ja chciałam zapytać, bo jest tylko słowo negatywne. Wniosek Komisji Rodziny był, jeśli chodzi o pozycję na stronie 8, a dotyczy
dotyczy to zwiększenia kwoty do 1 250 000 na prowadzenie placówek wsparcia dziennego. Chcę powiedzieć, że Lublin jest wyjątkową pustynią, w której nie ma świetlic socjoterapeutycznych. Ja poprosiłam o taki wykaz placówek i jeśli uzasadnię dwoma zdaniami, dwie placówki pochłaniają 400 tysięcy z tej sumy. To jest placówka Migonianie i druga to jest prowadzona na Węglinie przez siostrę. Jeśli 400 tysięcy oddamy, to naprawdę nadal sytuacja jest bardzo, bardzo trudna i ci, którzy pracują w tych świetlicach, oby tak nie było, ale prawdopodobnie zrezygnują, bo jednak za takie grosze chyba nadal nie zechcą pracować, a nie nam, nie o to nam chodzi. Dzieci potrzebujących opieki, wsparcia w sytuacji, gdy rodzina jest niewydolna, jest nadal bardzo dużo, a te sumy są bardzo małe. Trudno. Dodam jeszcze w aspekcie remontu kuchni i stołówek. Moim zdaniem ta suma jest bardzo mała. Ja również poprosiłam o wykaz placówek szkół, a wezmę pod uwagę tylko szkoły podstawowe. Proszę Państwa, w 9 lubelskich szkołach podstawowych nadal jest catering. Czy Państwo sobie wyobrażacie dziecko 6-letnie w zerówce, w pierwszej klasie, kiedy spożywa w szkole, w której jest około 1000 więcej dzieci, przywiezione ziemniaki czy jeszcze inne produkty, nie wiadomo skąd, jaka to jest świeżość, jaka jest wartość w szkołach, w których w każdej z nich są stołówki, są kuchnie, wymaga analizy i pokazuje problem. Kilka lat temu walczyłam o to, żeby żadna szkoła w Lublinie podstawowa, no już nie mówię o średniej, czy obecne jeszcze kończące swoją, swój byt gimnazja, ale boli mnie serce, jeśli nadal w wykazie widnieje aż 9 szkół podstawowych, w których jest catering. I myślę, że na Komisji Oświaty zajmiemy się tym, ale pokazuje problem. Remonty stołówek i kuchni są konieczne, żeby także ten problem w Lublinie nie istniał. Może nie budujmy następnych jednak parków, bo dzieci są ważniejsze. Radny Bielak, proszę bardzo. Pani skarbnik, ja mam pytanie. Czy prezydent bierze pod uwagę Fundusz Dróg Samorządowych? Ja tu mam przed sobą 36 miliardów, rząd planuje. Ja rozumiem, że pan Żuk jest z innej opcji politycznej i panie nie uważa, że będzie panie działało. Natomiast mam pytanie bardzo konkretne. Czy to się urząd przygotowuje się do programu, który będzie z Funduszu Dróg Samorządowych i tu pisze 36 miliardów na remonty dróg lokalnych. Co Państwo robicie w tym kierunku? Czy przygotowujecie projekty? Czy urząd jest gotowy? Czy ma fachowców, żeby ten program wykorzystać? Żeby nie było tak, jak półtora roku opóźniony Urząd Lubelski był z programem rewitalizacji i zamiast wykonać rewitalizację i wydać pieniądze na cele dużo potrzebniejsze, to zrobiono po najłatwiejszej drodze dwie inwestycje, czyli plac i remont tu przed ratuszem. Natomiast byliśmy jako Komisja Rozwoju, chcę Pani powiedzieć, w Bydgoszczy i w Łodzi i tam programy rewitalizacji widać, jak pięknie zadziałały. I chciałbym, żeby ten nowy program rządowy, który wchodzi, żebyśmy nie czekali, tylko żeby urząd był przygotowany i zarząd dróg, żeby te drogi remontowe i lokalne remontować. Jeśli mnie wiedza nie myli, to chyba miasta wojewódzkie są włączone. Proszę bardzo, powinien Panią skarbnik. Miasto
Rzeszowi jest zawsze przygotowane, żeby pozyskać dofinansowanie zewnętrzne. W tym roku w budżecie roku 2018 zaplanowaliśmy 3 miliony złotych na ulicę Rataja i to był wniosek złożony do wojewody o dofinansowanie w kwocie 3 milionów złotych. Miasto uzyskało nam pod koniec, już umowa była podpisana w miesiącu, w październiku albo w listopadzie na początku, na to, co tam pozostało z oszczędności, niewiele ponad 400 tysięcy miasto pozyskało. Także proszę Państwa, naprawdę zawsze miasto oczywiście stara się pozyskiwać środki ze wszystkich możliwych źródeł, jakie się pojawiają, żeby dofinansować i na pewno taki wniosek będzie złożony na przyszły rok. Tu jest szereg dróg w tym budżecie, że jeśli uda się pozyskać dofinansowanie, taki wniosek będzie złożony. Natomiast dostaliśmy tylko te 400 tysięcy w końcówce roku, taka była oszczędność i to tylko na to, co nie było jeszcze zapłacone, prawda? Bo takie są wymogi. A wniosek był złożony na początku roku i niestety nie był pozytywnie rozpatrzony. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. Nie widzę więcej pytań. Przechodzimy zatem do punktu drugiego. Przeprowadzenie głosu. Trzeciego, przepraszam, po zmianie na porządku. Przeprowadzenie głosowania nad stanowiskiem prezydenta miasta Lublin. Kto z Państwa radnych jest za pozytywną oceną stanowiska? Proszę o proszę o podniesienie ręki. Jesteśmy w trakcie głosowania. Proszę jeszcze raz sobie podnieść rękę i przytrzymać. Dany drugi, to co Państwo macie? Dobrze, kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Komisja pozytywnie zaopiniowała stanowisko. Przechodzimy do kolejnego punktu, czwartego, dawnego, trzeciego. Zaopiniowanie projektu budżetu miasta Lublin na 2019 rok na druku 1216-1 wraz z przyjętymi zmianami. Kto z Państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu budżetu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu. Przechodzimy do kolejnego punktu. Zaopiniowanie wieloletniej prognozy finansowej miasta Lublin na lata 2019-2045 na druku 1613-1. Kto z Państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Komisja pozytywnie zaopiniowała wieloletnią prognozę finansową. Mamy jeszcze do wiadomości wpłynęło pismo. Pismo dotyczy przebudowy ulicy Krzemienieckiej. Możecie się Państwo w aktówce zapoznać. Wyczerpaliśmy ten sam porządek. Dziękuję Państwu bardzo za obecność. Zamykam posiedzenie.